Jesteśmy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Lotników. Cmentarz jest nieduży, ale ja tutaj przychodzę, mam tutaj całą rodzinę. Rodziców, siostrę, szwagrów. I jesteśmy siostrami moimi bardzo często tutaj. Czasami nawet kilka razy w tygodniu. O tym, że Teofil Ociepka przyjechał do Bydgoszczy ze Śląska i był malarzem, to ja już wiedziałam od dawna. Tylko nie wiedziałam, że tutaj właśnie jest jego grób. I kiedyś, kilka lat temu, chodziłam po cmentarzu i przypadkiem, zupełnie przypadkiem tutaj dotarłam. I przeczytałam Teofil Ociepka. No już wtedy wiedziałam. Niesamowita historia, ponieważ jedna z pań bydgoszczanek, Julia Ufnal, napisała do niego list, że miewa prorocze sny i jej się śniło, że Ociepka się z nią ożeni. No i korespondencję nawiązali ze sobą, później Ociepka nawet przyjechał do Bydgoszczy i tak się zaczęła ta, no powiedzmy, przyjaźń, która zakończyła się dość szybko małżeństwem, co w sumie było dość dziwne i zaskakujące dla jego znajomych i przyjaciół, gdyż Ociepka przez całe życie propagował celibat i w małżeństwie czuł się szczęśliwy. Pani Julia się nim opiekowała. Początkowo mieszkali w Katowicach, później się przenieśli właśnie w 1968 roku do Bydgoszczy, gdzie 10 lat Ociepka spędził. Jeden z pracowników odzywa się, tak w rozmowie takiej luźnej rozmawialiśmy i on mówi, wiecie, że ten prymitywista Ociepka kupił sobie chałupę w Bydgoszczy? A ja tak na niego spojrzałam, a ja mówię, to jest mój wujek. I on wtedy już przestał mówić. On sprowadził się wtedy, jak w domu już wszystko było urządzone, no to zobaczył tą swoją sztalugę i wszystko. Powiedział, że tutaj będę szczęśliwy. Będąc uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, dostałem zadanie z języka polskiego, aby przeprowadzić wywiad z ciekawym człowiekiem. No, było to dokładnie 40 lat temu. Teofil Ociepka obchodził wówczas 85. urodziny. Wybrałem się do pana Teofila. Najpierw zapytać o zgodę, czy wyrazi zgodę na przeprowadzenie wywiadu. Oczywiście pobiegłem do sklepu po goździka i z tym goździkiem udałem się do pana Teofila. To był człowiek, który właściwie był małomówny. On nie mówił dużo i nie robił takiej bariery między sobą a tym światem artystycznym, tą sztalugą czy kulmanem, na czym miał. U niego można, on malował w pokoju, gdzie odbywało się ich życie codzienne. On się tak nie reklamował, nie. Ale pozwalał przyjść, popatrzeć, a ucz się, mówił, ucz się. On malował bardzo długo i z takim, no, z taką dokładnością, z taką precyzją. Wszystko było tak dopracowane. Wiem, że jak nieraz siedziałam z ciocią, rozmawiałam, a on malował przy tej sztaludze. No to nieraz tak zwróciłam uwagę, to poprawiał jedną farbę, potem nakładał drugą. No i tak to powoli wszystko szło, nie? Wystawę zorganizowałam z okazji 125. rocznicy urodzin Teofila Ociepki, gdyż urodził się dokładnie 22 kwietnia 1891 roku. I jest to taka druga, dość duża bydgoska wystawa retrospektywna, która została zorganizowana po 45 latach, bo pierwszą zorganizowało Biuro Wystaw Artystycznych. Natomiast nasza wystawa gromadzi 49 prac, 37 obrazów, 12 rysunków, 6 listów Ociepki. Ja chyba byłem za młody na to, żeby jakoś może dobrze zrozumieć tą jego filozofię, ale wrażenie na mnie zrobiły te obrazy. Ja szedłem z tym magnetofonem ZK 140 cały spięty, stremowany, na pewno dużo bardziej stremowany niż sam artysta. No, dla młodego chłopaka to było, no, takie dość... Dla mnie, ja się uczyłem za mechanika i dla mnie to było zupełnie coś odmiennego, czym się interesowałem albo zajmowałem na co dzień. Wiele z rozmowy nie pamiętam, ten wywiad niestety przepadł mi po kilku przeprowadzkach, przepadły też taśmy z nagraniem, ale wspomnienia pozostały. Może to nie jest sposób myślenia Ociepki, bo tego nie uda się nam przekazać, prawda? Bo to jest sposób myślenia mój, bo zawsze jednak jest to jakoś przeze mnie przetworzone, czy tam przez nas, bo to robiłyśmy akurat w zespole z Bożeną, tą wystawę. Ale no, starać się oddać, jak my odbieramy to, co on chciał, to, co on pokazał w swoich obrazach. poproszono mnie do Ociepki. Czułam się wyróżniona. O, wyróżniona w ten sposób podeszłam do tego. Była to trudna praca, bo mieć projekt to jedno, ale teraz jak gdyby zrobić ten projekt jeszcze uwzględniając to, co jest na obrazach Ociepki, to nie jest taka prosta rzecz. Oglądaliśmy z Kubą dużo obrazów tego artysty. Staraliśmy się jakoś tak wprowadzić się w jego świat, co w sumie trochę było trudne, ponieważ no, ten świat nie jest taki zbyt oczywisty. Ale jest to wspaniały motyw na zabawki, no, ponieważ no, latająca krowa Saturna no, to po prostu zabawka idealna dla każdego malucha. Dlatego robienie projektów nie było aż tak super skomplikowane, chociaż no, artysta, kiedy tworzył te swoje obrazy, pewnie nie brał pod uwagę tego, jak w sumie każdy, że można zrobić, że może ktoś potem na podstawie tego robić zabawki. Ja osobiście zdążyłem go polubić teraz dopiero na otwarciu wystawy, kiedy miałem bezpośrednią styczność z jego obrazami. Ponieważ jak wcześniej przeglądałem je w internecie, to jest taka trochę specyfika też malarstwa i jakby no generalnie sztuki, że odbiór ten bezpośredni, kiedy stajemy przed obrazem, jest zupełnie inny. Jakby dostrzegłem tą wrażliwość artystyczną też w tych kwestiach formalnych i jakby udało mi się tak wejść w ten jego świat, który jest dość nietuzinkowy i wcale nie mogłoby się wydawać, że jest banalnym światem, takim przesadzonym, ale rzeczywiście on ma jakąś swoją rację bytu. Uwielbiał ogród. Na wprost tej brzuski, która do dzisiaj stoi, stała ławka. Dosyć szeroka i dziadek na tej ławce codziennie odpoczywał. Tak, leżał sobie tam, zażywając drzemki. Głowę musiał mieć zawsze tak w tym kierunku, aby tę brzuskę widzieć. Mówił zawsze, że ona jest dla niego takim natchnieniem.